To już 84. rocznica wybuchu II wojny światowej. Najbardziej krwawy w historii świata konflikt według różnych szacunków pochłonął ponad 60 milionów istnień, czyli jak na tamte czasy prawie 3% całej ludzkiej populacji. Jeszcze dramatyczniej wyglądają dane dotyczące samej Polski. W ciągu 6 lat zginęło 6 milionów obywateli II Rzeczpospolitej, czyli 17% całego narodu. Cały czas musimy pamiętać, upłynęło już 84 lata od wybuchu II wojny światowej. Nie ma wśród nas już kombatantów, pamiętamy ich, wspominamy, że jeszcze jakiś czas temu byli tutaj z nami, dawali żywe świadectwo tego, co wydarzyło się w 1939 roku i później w latach II wojny światowej. I po tej wojnie, jak wielu z nich, wielu z tych, którzy stawili opór, było przez władze PRL-u traktowanych. Ich nie ma, ale my jesteśmy i nasza pamięć musi pozostać. W trakcie konfliktu ginęli także Nowotarżanie i Podhalanie. Podczas obchodów upamiętniających wybuch II wojny światowej odczytano imiona i nazwiska wszystkich ofiar z regionu oraz podano okoliczności ich śmierci. Wszystko to przy tablicy pamięci znajdującej się w rejonie Kina Tatry. Stajemy dziś do apelu pamięci 82. rocznicę napaści wojsk niemieckich i wybuchu II wojny światowej, aby przywołać pamięć bohaterów, którzy w 1939 roku oddali życie za ojczyznę. Przy udziale pocztów sztandarowych odśpiewano hymn Polski, rotę, a także złożono kwiaty i oddano hołd wszystkim pomordowanym przez niemieckich i sowieckich zbrodniarzy. Nie zabrakło też odniesień do współczesności. Okropieństwa wojny, pomimo tego, że mamy XXI wiek, cały czas są realne, są możliwe i dobitnie o tym przekonuje nas to, co dzieje się teraz od przeszło roku na Ukrainie. Musimy dbać o siłę naszego państwa, o siłę naszego wojska i o to, żeby nie dopuścić do tego, żeby w tych demokratycznych państwach powstał kiedyś nowy Hitler czy nowy Stalin, który wykorzysta swoje możliwości, żeby zagrozić suwerenności innych państw i wolności narodów. W obchodach organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury wzięli udział także podhalańscy parlamentarzyści. Polscy żołnierze wykazali się bohaterstwem, ale przedwojenna Polska to był kraj biedny. Rząd Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej nie mógł się doprosić od naszych sojuszników pożyczki, żeby uzbroić armię. My wyciągamy z tego wnioski i dlatego 137 miliardów złotych w tym roku jest przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu. Bo oczywiście, że sam sprzęt nie walczy, ale walczą żołnierze, ale muszą mieć czym walczyć. Musimy być tak mocni, żeby ta historia tragiczna dla polskiego narodu nie miała szansy się powtórzyć. Wtedy, kiedy byliśmy silnym i niepodległym i suwerennym państwem, to mogliśmy i mieliśmy zagwarantowany pokój. I dlatego my jako osoby publiczne, które wzięliśmy na swoje barki odpowiedzialność za państwo, wiemy o tym, że suwerenne, niepodległe państwo można zagwarantować tylko wtedy, kiedy jest ono mocne swoimi służbami, mocne ekonomicznie i potrafi wszystkie zapędy, które są skierowane przeciwko naszemu państwu, w odpowiedni sposób zniwelować. Dziękuję tutaj dzisiaj młodym naszym mieszkańcom Nowego Targu, Podhala, Polakom, którzy są na tej uroczystości, oddają hołd, którzy zginęli w czasie II wojny światowej i chcę powiedzieć do was, że jesteście w tej sztafecie przekazywania pamięci kolejnym pokoleniom Polaków o zbrodniach niemieckich i sowieckich. Na koniec uroczystości przygotowano program muzyczny. Ten w wykonaniu Studia Piosenki Septyma i Miejskiej Orkiestry Dętej podziwiany był zarówno przez władze miasta, powiatu oraz parlamentarzystów. Żywy rosły krzyże i cmentarz, gdzie...